zmiłuj się nad nami, pobłogosław udziel łaski, niechaj znowu oglądamy Twe oblicze pełne blasku. Ziemia plony już wydała, Bóg nam dał błogosławieństwo. Niech rozbrzmiewa Jego chwała w każdym czasie, w każdym miejscu. Przybyliśmy dzisiaj do kolegiaty Przemienia Pańskiego, żeby podziękować Bogu za zebrane plony zbóż, warzyw, owoców, kwiatów i miodu. Praca rolnika to praca ciężka, wymagająca dużo wyrzeczeń, trudu. Nieraz w spiekocie, w deszczu muszą pracować, ale jest niezbędna do egzystencji każdego człowieka. Chociaż miasto Garwolin nie jest typowym miastem rolniczym, to jednak są rolnicy, którzy są skupieni we wspólnocie gruntowej z Garwolina, którzy przybyli z wieńcem dożynkowym. Wieniec dla nich wykonał najstarszy rolnik miasta Garwolina, pan Antoni Garwoliński. Przybyli również rolnicy z Jagodnego, z Puznowa, z Niecieplina oraz rodzinne ogródki działkowe Relaks z Garwolina. Witam wszystkich serdecznie, panią burmistrz Marzenę Świeczak, zastępcę burmistrza pana Alberta Barana oraz wszystkich radnych miasta i powiatu. Proszę księdza dziekana proboszcza o odprawienie mszy dziękczynnej za zebrane plony. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami i z Duchem Twoim. Nie możemy żyć bez Eucharystii, mówili starożytni chrześcijanie, kiedy zakazywano im zgromadzeń, kiedy zakazywały tych zgromadzeń pogańskie władze. A oni pytali bardzo prosto: Panie, a do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Dlatego z wielką ufnością, wielką nadzieją przychodzimy dzisiaj do naszej świątyni, by podziękować Panu Bogu za tę naszą pracę i za owoce naszej pracy. Dożynki są jednym wielkim dziękczynieniem za pracę rolnika, a jednocześnie dziękczynieniem Panu Bogu, że dał nam ziemię uprawną, a poprzez pracę ludzką możemy także czerpać z owoców tej ziemi. Witając jeszcze raz Państwa starostów dzisiejszych dożynek, witam też i Waszych, bo Wy jesteście gospodarzami naszego święta, witam też Waszych gości raz jeszcze, witam wszystkich przedstawicieli poszczególnych sołectw, Państwa sołtysów i Was szanownych na tej naszej modlitwie. Tę mszę świętą sprawujemy w następujących intencjach. Ksiądz prałat modli się w intencjach dziękczynno-błagalnych w 18. rocznicę urodzin Anny, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego na drodze dorosłego życia.
Jeden z kapłanów poza parafią modli się za zmarłą Mariannę Michalską, kolejny dzień Gregorianki. Ja zbieram intencje wszystkich nas obecnych na tej mszy świętej, msza święta dziękczynna, za pracę, za plony, a jednocześnie wypraszając Boże błogosławieństwo dla nas wszystkich i całej naszej parafii. A teraz za brak gorliwości w wierze przeprośmy Tego, który nas powołał na swoich uczniów. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składam. Boże, Króla Nieba, Boże, Ojcze Wszechmogący, Panie, Syn Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie, Ojcze, Panie Boże, Syn Boże, który płacisz wszelkie święty, zmiłuj się nad nami, który kładziesz cześć, przyjmij się, który siedzisz po nas, zmiłuj się nad nami, albo w niebie módlmy się. Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie. Daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz. Abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Czytanie z Księgi Jozuego. Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy się stawili przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu. Gdyby wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie. Czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Naród wówczas odrzekł tymi słowami. Dalecy jesteśmy od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć cudzym Bogom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas z przodków naszych ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem. Oto Słowo Boże. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na ich wołanie. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia. On czuwa nad każdą jego kością i żadna z nich nie zostanie złamana. Zło sprowadza śmierć na grzesznika, wrogów sprawiedliwego spotka kara. Pan odkupi duszę sług swoich, nie zazna kary, kto się do Niego ucieka.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała, lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Oto Słowo Boże. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Pan. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: twarda jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem, to Duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś świętym Bożym. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Szanowni Państwo, starostowie, gospodarze dzisiejszych dożynek, dzisiejszej uroczystości,
szanowni wasi zaproszeni goście, pani burmistrz, zastępca burmistrza, wszyscy przedstawiciele Urzędu Miasta, państwo radni i z Urzędu Miasta i radni miejscy, powiatowi, szanowni sołtysi, przedstawiciele poszczególnych sołectw, siostry i bracia. Tak patrzymy dzisiaj od rana, jeżdżą karetki. Myślimy sobie, co się dzieje. Ale kiedy popatrzymy na te wieńce, to zrozumieliśmy, że w innych parafiach niektórzy doznali zawału, kiedy popatrzyli, jakie te nasze wieńce są urodziwe, piękne. I dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za to piękno. Dziękujemy Panu Bogu za te osoby, które pracują, które pracowały, które przyczyniły się do powstania, za ich talenty, za ich pracę. Tak to jest, że dożynki to właśnie jedno wielkie dziękczynienie za tę naszą ludzką pracę, dziękczynienie Panu Bogu, że dał nam takie talenty, takie zdolności, że tak nieby, że niemalże jak Pan Bóg potrafimy zrobić coś z niczego. Spójrzcie, niektórzy tak po prostu mają takie zdolności, takie talenty, że wręcz niewiarygodne. I nie chodzi tutaj tylko o wieńce dożynkowe, ale mnóstwo innych rzeczy, które w życiu robimy. Tak po prostu mamy. Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu. Dzisiaj w czasie tych dożynek dziękujemy, że te bochny chleba, że one w ogóle mogły zaistnieć. Dziękujemy Panu Bogu temu, który daje wzrost i błogosławi tym, którzy pochylają się nad pracą, którzy mozolą się, bo praca rolnika jest pracą niezwykle ciężką. Oczywiście zmienia się świat, zmienia się dzisiejsze rolnictwo i zmienia się praca na roli. To jest naturalne i nawet wręcz konieczne i potrzebne. Ale moi drodzy, pracę ludzką zawsze trzeba cenić. Niezależnie od tego, jaka ona jest, kto jaką pracę wykonuje, tę pracę zawsze trzeba cenić. Zwłaszcza tę pracę, która jest ku pożytkowi innych, która służy komuś innemu jeszcze. W jednym z polskich szpitali kapłan, który służy posługą sakramentalną człowiekowi, który następnego dnia miał poddać się operacji, po spowiedzi i komunii świętej, jeszcze przez chwilę pozostaje przy chorym i w pewnym momencie zwraca się, patrząc na jego spracowane ręce i czoło poorane zmarszczkami, zwraca się do chorego i mówi: może pan być spokojny, bo pan swojego życia nie zmarnował. Świadczą o tym spracowane pańskie ręce. Człowiek się zamyślił, po policzku spłynęły łzy i po chwili powiedział: tak, napracowałem się w życiu wiele, ale nie wiem, czy upracowałem coś dla Boga. Ojciec Święty Jan Paweł II mawiał: jeśli ziemia będzie pustkowiem, łatwo ją zawojować. Siostry i bracia, ziemia to poczucie, że jestem u siebie. To moja ziemia, to mój kraj. To z tej mojej ziemi wyrastają nasze tradycje rodzinne i tradycje narodowe. I Ojciec Święty mówił dalej: kochajcie tę ziemię, kochajcie pracę na wsi, choć ona ciężka, ale w sposób godny pozwala być blisko Boga. I mamy ten kraj o pięknych tradycjach. Może ta ziemia nie wiadomo jaka urodzajna nie jest, nasza ziemia garwolińska, ale przy ciężkiej pracy
wydaje plon piękny. I trzeba pochylać się, moi drodzy, nad tą naszą ziemią, nad tym naszym skrawkiem, który mamy i którym dysponujemy. I trzeba pochylać się dzisiaj nad tym chlebem, który Pan Bóg nam daje do jedzenia. I trzeba modlić się i dziękować Panu Bogu, że ta ziemia rodzi żywność. Ziemia może nie za bogata, ale przy ludzkiej pracy ziemia niezwykle wydajna. Proszę popatrzeć, ile ziemia nasza wydaje różnych owoców. Wystarczy pojechać poza miasto. I ta ziemia się zmienia. Spójrzcie, jeszcze parę tygodni temu piękne łany i piękne zboża, a dzisiaj czasami ścierniska już nie ma. Siostry i bracie, ta nasza ziemia potrzebuje mojej miłości. Chleb potrzebuje szacunku. To jest to, z czego wyrastamy. To są nasze korzenie. To jest nasza godność. Tak chlubimy się, że mieszkamy właśnie tutaj, w tym miejscu, na ziemi garwolińskiej. Tak szczycimy się tym. Ale to jest nasza duma. To jest nasza, tu nasza polskość. I trzeba się z tego szczycić. Nie wolno się wręcz wstydzić, bo wstydzą się tylko ci, którzy mają kompleksy wobec innych narodów, dużych miast. Nie mamy kompleksów. Patrzymy dzisiaj na ten chleb, którym tak wiele pokoleń się dzieliło, czyniło znak Krzyża Świętego, łamało, a później kroiło. Patrzymy na chleb, który zawsze był na polskim stole i bywały czasy, kiedy było go niewiele, to go wystarczyło i dla rodziny, i dla biednego, i dla wszystkich, którzy byli w domu. Bo siostro i bracie, ten chleb przez pokolenia ciągle nas czegoś uczył. Jak mawiał święty brat Albert, że trzeba być dobrym jak chleb. Trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole i od którego można odłamać tyle, ile kto chce i ile potrzebuje. Bo wiemy, że gdy jest chleb, jest wszystko. Drodzy moi, dzisiaj ten dzień dożynek zaprasza nas i zachęca, byśmy byli my, tak jak ten chleb, by każdy z nas i z naszego życia brał tyle, ile potrzebuje. Byśmy właśnie byli tacy dobrzy i po kawałku rozdawali siebie innym, równo, nie patrząc na to, kim kto jest, jakie sprawuje funkcje, ile kto ma pieniędzy, tym, kim jest. Dlatego dziękujmy dzisiaj Panu Bogu za pracę nie tylko rolników, ale i za każdą pracę. Dziękuję wszystkim rolnikom, dziękuję za tę waszą pracę w imieniu nas wszystkich. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by te nasze dożynki były piękne, za przygotowanie tych wieńców, za przygotowanie całej uroczystości. A jednocześnie trzeba też i z pokorą powiedzieć, że przeproszenie też się należy, słowa przeproszenia, że nie wszyscy cenią waszą pracę, nie wszyscy potrafią uszanować, że niekiedy chleb potrafimy znaleźć na ulicy, nie patrząc na nic.
Niech zatem Pan Bóg błogosławi wam, niech błogosławi waszej dalszej pracy. Bóg zapłać za tegoroczny chleb, Bóg zapłać za tegoroczną modlitwę, Bóg zapłać za wszystko. Niech Pan Bóg prowadzi dalej. Amen. Złóżmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwy, rodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego wziął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, krzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmie Pisma. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. A królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Panu Jezusowi, który stawiając wysokie wymagania swoim uczniom, jednocześnie przychodzi z pomocą ich słabościom, przedstawmy nasze pragnienia. Panie, umocnij wiarę i męstwo pasterzy Kościoła, aby nie bali się głosić prawdziwej i wymagającej nauki Ewangelii w świecie zawiedzionym przez fałszywie pojętą tolerancję. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, pociągnij serca wielu młodych do zaangażowania się w dzieła prowadzone przez Kościół, do solidnego poznania jego doktryny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, błogosław tym, którzy promują zawieranie związków małżeńskich, tworzą programy wspierające rodziny wielodzietne i bronią ich praw. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, naucz zakochanych, narzeczonych i małżonków praktykować miłość, która umie wsłuchiwać się w potrzeby drugiego, czyniąc radosną ofiarę ze swoich pragnień. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, obdarz zmarłych wiekuistym pokojem, którego mogą zaznać u Twojego boku w Królestwie Niebieskim. Módlmy się za zmarłych na dzisiejszej Eucharystii: Mariannę Michalską, msza gregoriańska oraz dziękczynno-błagalna msza w 18. rocznicę urodzin Anny, o błogosławieństwo potrzebne łaski i opiekę Matki Boskiej i dary Ducha Świętego na drodze dorosłego życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich rolników oraz za nas tu obecnych i ich rodziny i nasze rodziny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Składamy Ci, Ojcze, to, coś Ty nam dał. Owoc pracy byś w ofierze przyjąć go chciał. Składamy Ci, Ojcze, to, coś Ty nam dał. Chleb i wino przynosimy na ołtarz Twój. Nasze myśli, słowa, czyny, nasz trud i znój. Jezus za nas ofiaruje ciało i krew, byśmy mogli je spożywać ku chwale Twej. Jezus za nas oddał życie, bo kocha nas. Z krzyża uczy nas miłości, co przetrwa czas. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, Ty przez jedną ofiarę Chrystusa nabyłeś sobie lud nowego przymierza. Udzielaj swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako odkupiciela Twojego Syna.
On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pewne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem, biskupem pomocniczym Grzegorzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Izydorem, świętą Anną, błogosławionymi męczennikami pratulińskimi i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuszczaj nas jako my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas za pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona dusza. Na środku kościoła komunia święta na rękę, w bocznych nawach do ust. Módlmy się. Miłosierny Boże,
Przywróć nam pełne zdrowie duszy i tak nas przemień swoją łaską i wspieraj, abyśmy zawsze mogli się Tobie podobać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Za chwileczkę ogłoszenia, ale najpierw poświęcę wieńce dożynkowe. Każdego roku gromadzimy się na dożynkach, aby wspólnie dziękować Panu Bogu za tegoroczne plony i prosić Go o błogosławieństwo na przyszły rok, a także by wyrazić naszą wdzięczność wobec rolników za ich pracę. W czasie tej liturgii przynosimy przed ołtarz wieńce dożynkowe i bochny chleba, plony pól, ogrodów i sadów, zanosząc dziękczynienie Bogu za owoce ziemi i pracy umysłów i rąk ludzkich. A zarazem z owocami swojej pracy przynosimy i ofiarujemy Bogu wartości duchowe kultywowane w środowisku rolniczym, takie jak szacunek do życia, do rodziny i pracy oraz cześć dla Najświętszej Maryi Panny, która wydała najpiękniejszy owoc naszej ziemi, Zbawiciela ludzkości. Wyrażając dziś wdzięczność wszystkim rolnikom za ich trud i pracę na roli, prośmy dobrego Boga, by w żadnym naszym polskim domu nie brakowało chleba, zdrowia i sił do pracy. Wszystkie nasze intencje przedstawiajmy Bogu. A teraz prośmy, by Bóg pobłogosławił przyniesione wieńce dożynkowe, owoc pracy i trudu rolnika, a także by zesłał swoje błogosławieństwo na wszystkich, którzy dziękują za tegoroczne plony. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty wszystkim stworzeniom dajesz pokarm we właściwym czasie. Ty nakazujesz rosnąć trawie, ziołom, kwiatom i zbożu, aby stawały się lekarstwem i pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi bogactwo wody i słońca na ziemi, aby wszystko, co się zieleni i rozkwita, owocowało, gdy nadejdzie czas zbiorów. Dziękujemy Ci za wszystkie dary ziemi od Ciebie pochodzące. Symbolem tegorocznych Twoich darów jest ten wieniec wykonany przez naszych rolników. Prosimy Cię więc, abyś pobłogosławił te wieńce żniwne. Zachowaj w Twojej dobroci tegoroczne plony, aby mogły służyć pożywieniu i zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niechaj nas, niosących wieńce dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Maryja, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Usiądźmy jeszcze. No niestety niezbędnym elementem mszy świętej niedzielnej są ogłoszenia. Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za codzienny chleb. Doceniamy też ciężką pracę rolników i prosimy, by Bóg nam błogosławił w naszej pracy. W czwartek uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, msze święte w kościele o godzinie 6:30, 8:00, 12:00 i 17:30 w
kaplicy w Głoskowie msza święta odpustowa o godzinie 16. O godzinie 12 tutaj msza święta w intencji uczestników Eucharystii. O 17.30 natomiast na cmentarzu poświęcenie pomnika księdza prałata Juliana Jóźwika. Zapraszamy również na tę uroczystość. W sobotę w Leśnej Podlaskiej spotkanie kółek różańcowych. Zapraszamy do wyjazdu, a wyjazd o godzinie 7.30. Społeczność rękodzielników zaprasza na festiwal rękodzieła i tradycji, rozpoczęcie w przyszłą niedzielę o godzinie 14 na kwadracie. Dzisiaj jeszcze trwając w tej radości żniwnej, dziękczynnej Panu Bogu za plony, polecamy też i taką akcję prowadzoną przez Państwa, którzy spisują nas. Od godziny 11 do 13.30 będzie możliwość spisania się i stoisko będzie na placu przed kościołem. Od 11 do 13.30. Wszystkim naszym gościom spędzającym czas wakacji lub urlopu na terenie parafii życzymy udanego wypoczynku. Do zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowują się Mateusz Domarecki, kawaler parafii tutejszej i Katarzyna Kędziorek, panna parafia Sulbiny, zapowiedź trzecia. Robert Chudzik, kawaler parafia Pilawa i Katarzyna Guść, panna parafia tutejsza, zapowiedź trzecia. Paweł Kobojek, kawaler parafia Gryndzówka i Karolina Zając, panna parafia tutejsza, zapowiedź trzecia. Piotr Piszcz, kawaler parafia Huta Dąbrowa i Joanna Michna, panna parafia tutejsza, zapowiedź trzecia. Krzysztof Marek Pawłowski, kawaler parafia Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie i Martyna Anna Leszek, panna parafia tutejsza, zapowiedź druga. Roman Suchecki, kawaler parafii tutejszej i Anna Łuszczewska, panna parafia Jeruzal, zapowiedź druga. Mateusz Paziewski, kawaler parafii tutejszej i Paulina Magnuszewska, panna parafia Mońki, zapowiedź druga. Marcin Marszałek, kawaler parafia Górki i Monika Mucha, panna parafia tutejsza, zapowiedź druga. Michał Jan Latuszek, kawaler parafii tutejszej i Wioletta Marianna Zawada, panna parafia Kołbiel, zapowiedź druga. Piotr Frelek, kawaler i Katarzyna Stefania Kajka, panna oboje parafii tutejszej, zapowiedź druga. Grzegorz Strzeżysz, kawaler parafii tutejszej i Ewelina Trojanek, panna parafia Parysów, zapowiedź pierwsza. Mateusz Marek Dioniziak, kawaler parafii świętego Andrzeja Apostoła w Warszawie i Klaudia Katarzyna Majsterek, panna parafii tutejszej, zapowiedź pierwsza. Norbert Paziewski, kawaler parafii tutejszej i Agnieszka Władzińska, panna parafia Górzno, zapowiedź pierwsza. Wstańmy teraz. Polecajmy Bożemu miłosierdziu naszych bliskich zmarłych, a zwłaszcza zmarłych, którzy odeszli do wieczności w tym tygodniu świętej pamięci: Feliks Stanieta, Apolinary Grzegżółka, Stanisław Polański. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Jeszcze raz dziękuję Państwu starostom za organizację tej dzisiejszej uroczystości. Dziękuję wszystkim za obecność, za wspólną modlitwę. Niech Pan Bóg nam błogosławi i zawsze obdarza tym, co najlepsze. A nie, 18 jest jeszcze. Pani Aniu, bo od dzisiaj tak będzie. Najlepsze życzenia z okazji urodzin. Niech Pan Bóg błogosławi, obdarza swoją łaską. Matka Boża, niech obdarza swoją opieką. Niech święci patronowie czuwają ciągle, zwłaszcza anioł stróż. A życie, które się rozpoczyna, to dorosłe, niech będzie naprawdę piękne. Mam nadzieję, że gdzieś te życzenia doleciały, bo nawet nie wiem, gdzie Anna jest. Wszystkiego dobrego.
Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będzie.